Halo, halo, dzień dobry. Cześć, witamy wszystkich na kolejnej sesji z serii KHT Hobby Horse Aria TV. Cześć, jestem Asia, jak już mnie znacie. Pamiętajcie, udostępniamy tego live'a. Zapraszamy koleżanki, zapraszamy wszystkich miłośników Hobby Horsingu. Poczekamy, żeby zgromadziło nas się więcej osób, dlatego że dzisiejszy live jest o bardzo ciekawej tematyce. Oczywiście, jak już wszyscy wiecie, bo nagłasialiśmy akcję na profilach społecznościowych, dzisiejszy live dotyczy koni realistycznych. Także napiszcie, skąd nas oglądacie, czy cieszycie się, że dowiecie się trochę więcej o naszym nowym produkcie. O, widzę tutaj Basię, Basiu, pozdrawiamy Ciebie. Nikola, miło nam, że jesteś z nami. Nadia także, Kalinka, dzień dobry, dzień dobry. O, tutaj, z, o, nawet mamy miłośnika hobby horsingu z Norwegii na TikToku, widzę. Chciałam jeszcze poinformować, że mamy mały problem z transmisją na Instagramie, także, jeżeli możecie, to prosimy Was o przełączenie się na TikTok albo dajcie znać swoim znajomym, którzy nas oglądają na Instagramie, żeby przyłączyli się na TikTok lub Facebook. Piesaczek Julcie oczywiście, że Ciebie pozdrawiam, także jeszcze Ci nawet pomacham. Witamy wszystkich, całuski wysyłamy. Ja kocham Hobby Horse, ktoś napisał, my też kochamy Hobby Horsy, jak już wiecie. Hmm, za ile jest taki konik? Te wszystkie pytania, yy, odpowiem na te pytania w trakcie live'u. Pamiętajcie, że pod koniec liveu zostańcie z nami do końca. Będziemy mieli dla Was wspaniałą nagrodę. Będzie to mm, bardzo kolorowy zestaw. Tak, pozdrawiam Zosię. Pozdrawiam Zosię, Marysię. Kogo tutaj jeszcze mogę pozdrowić? Julkę. Ola nas ogląda ze swoim konikiem, także pozdrawiamy także jej konika. Jucia, dziękujemy, że ci się podobają nasze koniki. Paulinę pozdrawiam. Mika78960, również Ciebie pozdrawiam. Wszystko opowiem Hercia, jak zrobiliśmy konie realistyczne w trakcie live'u. To się też pozdrawiam. I Anię. I Natalię. I może już skończymy z tymi pozdrawieniami, bo mogłabym pozdrawiać tak do końca wieczoru i na pewno byłoby czasu mało. Julcia napisała, że nasze haltery są wspaniałe, bardzo się cieszymy. O, Joanna nas ale pozdrawiamy z kawaliady. Krakowskiej 2023. Także nawet tam nas oglądają, bardzo się cieszymy. Widać, mamy dużo miłośników hobby, hobby horsingu i jeździectwa. To ja napisała, że ogląda nas z fiordem i własnorobionym fryzem, bardzo się cieszymy. Oczywiście po to mamy boksy w naszej ofercie, żeby można stworzyć swojego hobby horsa, takiego jak Wam się podoba. Basia. Havry lub pisze, że mamy przepiękne hobby harsy. Także Basiu, pozdrawiamy Ciebie również. Myślę, że tak około live będzie trwał jak standardowo 30 minut, mniej więcej 40. I może już przejdziemy. Tak jak już wiecie, dzisiejszą tematyką live'a będą konie realistyczne. I w dniu dzisiejszym mamy dla Was. Hobby horsy w cenie 3, oczywiście te, które 4 w sumie, które są y, zrobione, są one w cenie promocyjnej 700 zł. I prosimy, jeżeli jesteście zdecydowani, to prosimy o rezerwację takiego konika pod numerem telefonu. Numer telefonu się wyświetla, ale przeczytam: jest to 665-370-653. I prosimy o rezerwację osoby, które są zdecydowane i osoby pełnoletnie. Także bardzo zapraszamy. Koniki są, jak widać, te trzy, i jeszcze mam jednego tutaj, Karego. Także one będą gotowe do wysyłku już w poniedziałek. Jeżeli jesteście zdecydowani, to zapraszamy pod kontakt pod numerem telefonu 665 Pierwsze osoby, które się odezwą, będą miały zarezerwowanego konika. Oczywiście mogą sobie wybrać, czy to będzie brązowy, siwy czy czarny. Psiara napisała, że ogląda z Andaluzem, także cieszymy się, pozdrawiamy i fiordów, i Andaluzy, i wszystkie inne yy, koniki. Chcieliśmy Wam jeszcze Was poinformować, że mamy także dla Was akcję promocyjną. I ta akcja będzie trwała do niedzieli włącznie i ustawiliśmy kod promocyjny Realistic 10%, także on obowiązuje do niedzieli i jest to zniżka 10%. Także jeżeli jest, jesteście zdecydowani i chcecie sobie kupić, sprawić takiego nowego towarzysza Waszego życia yy, i sportu, to zapraszamy na naszą stronę. Te koniki są dostępne na naszej stronie. Możecie sobie wybrać i włos, i kolor sierści. Także kod będzie obowiązywał do niedzieli. Mam tutaj pytanie. No, taka cena też zależy od jakości produktu. Zapraszamy do oglądania, bo mam tutaj taki ciekawy komentarz na TikToku, co mam robić. Ja opowiadam dzisiaj o jak stworzyliśmy nasze realistiki. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszamy. Jeżeli kogoś nie interesuje ta tematyka, no to może się zainteresuje po dzisiejszym live. Także myślę, że warto z nami zostać. Na koniec live'u jest do wygrania także nagroda. Pamiętajcie o kodzie promocyjnym i o możliwości rezerwacji koników, które są dla Was już wykonane. Może zacznę opowieść od. Super, cieszymy się bardzo na wszystkie komentarze, na to, że jesteście bardzo aktywni. Może opowiemy troszkę o tworzeniu tych koni realistycznych. Nasz sklep, jak już wiecie, jest liderem na rynku hobby horsingu w Polsce i od dawna marzyliśmy o tym, żeby wprowadzić do naszej oferty konie realistyczne. Próby stworzenia takiego konika trwały ponad rok, także jest to bardzo długi okres czasu. Nie zadowolały nas dotychczasowe próby, bo jesteśmy bardzo ambitni. Chcieliśmy stworzyć konika, z którego będziemy w 100% zadowoleni i który podbije Wasze serca. Także, skoro sprowadziliśmy ten produkt już na rynek, myślimy, że bardzo Wam się spodoba. Powstało wiele modeli koni, niestety żadna próba. Nas nie zadowoliła, nie spełniła naszych oczekiwań. Były w niej różne dysproporcje: były to koniki za duże, za chude. Na pewno nie przypominały one wyglądem realistyka. Także może pokażę Wam, jak przechodził proces tworzenia takiego konia. Były konie, które wyglądały tak. To były pierwsze próby. Kolejne koniki wyglądały tak, bo stworzenie takiego realistyka wcale nie jest procesem prostym. Były też konie takie. Tu już mamy rzeźbienie, ale to też był koń bardzo duży i włos miał tego typu. <laughs> Możecie napisać w komentarzu, jak Wam się podobają te pierwsze prototypy konia realistycznego. Także yy, metodą prób i błędów, tak jak wspomniałam, prawie, które trwały prawie ponad rok, doszliśmy do cudownej formy, którą możemy dla Was teraz zaprezentować. Początki yy, tworzenia hobby horse'a były dla nas abstrakcją. Teraz możemy nazwać się specjalistami w tej dziedzinie. O, widzę, że bardzo Wam się podobają. Jeżeli was ciekawi konkurs finałowy, to proszę zostać z nami do końca. Zosia napisała. Zosiu bardzo jest nam miło, że pierwsze koniki też są ładne. Tak jak już wcześniej wspomniałam, są ładne, ale nie odzwierciedlają anatomii, anatomii głowy konia. Także odbyliśmy wiele rozmów ze znawcami koni, z wykonawcami, z plastykami, rzeźbiarzami, aby ta forma przybrała obraz taki, jak jest teraz. Nasi artyści to pasjonaci jeździectwa, to są często osoby, które mają własne konie i spędzają bardzo dużo czasu w stajni, ludzie z pasją. Rozmawialiśmy także z naszymi klientami na temat w zasadzie, formy i wielkości danego konia. Także możemy Wam powiedzieć, że nasze konie mają wielkość formatu przybliżonej do A3, yy, ważą około 600 gramów. No i może podam wymiary. Wymiary takiego konika to jest około 37 cm, a szerokość to jest 20 7. Także to są bardzo zgrabne koniki, bardzo ślicznie wyglądają, cudowne. Nie, 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 ten koń nie jest z drukarki, yy, poczekajcie, chwilę widzę, że jesteście bardzo ciekawi procesu tworzenia, o wszystkim opowiem. Tak, od czegoś trzeba zacząć. Pamiętajcie, że na naszej stronie jest dla Was ustawiony kod promocyjny, realistik 10%, także jeżeli Was interesuje taki konik, możecie go zakupić oraz pamiętajcie, że możecie zarezerwować nasze konik, które dzisiaj przedstawię Wam na live pod numerem telefonu, który również się pojawił i czytałam na samym początku. Zapraszamy zdecydowane osoby. No i myślę, że warto, jeżeli macie jakiś przeznaczony na to budżet, jesteście fanami hobby horsingu, macie już w swojej nie dużo innych koników, także myślę, że takiego też warto mieć. Po wielu trudach wyszedł nam taki konik, jakie są tutaj. Pierwsze próby realistika to było rzeźbienie w piance tepicerskiej także jak widzieliście, dały one różne rezultaty. Nasze konie docelowe też są zrobione z pianki. Nie jest to ani miękka pianka, ani nie jest ona twarda. Przeszła bardzo wiele dużo prób wytrzymałościowych, także przy standardowym użytkowaniu forma się nie odkształci, nie ma możliwości jakby zniszczenia tego konia. Jesteśmy absolutnie pewni, że nie zmienilibyśmy nic Projekcie tego konika, który jest dla Was możliwy do zakupu. Tak, i ona napisała, że trud się opłacił. Cały nasz zespół jest bardzo zadowolony. Świętujemy dzisiaj wprowadzenie tych koników, także cieszymy się z Wami. Chcieliśmy wam, z Wami się podzielić na live. Można kupić takiego konika. Ja też bym chciała, myślę, że to jest bardzo fajny prezent na urodziny, na jakieś uroczystości. Nie planujemy wielu akcji promocyjnych na konie realistyczne, dlatego, że są to konie, które wymagają bardzo dużo pracy. Praca nad jednym konikiem trwa kilka dni, więc jeżeli macie możliwości, budżet, to zapraszamy po rezerwację pod numerem telefonu 665370653 oraz do zakupu z kodem promocyjnym Realistik 10%. Yy, także myślę, że warto. Yy, wypchane koniki też mają swój urok, ale Realistiki to już jest taki konik klasy premium, to jest już wyższa forma yy, hobby horsingu. Czy koniki Hobby Wisp Tarant? Yy, tak. Koniki premium typu, tak na marginesie jeszcze wspomnę dla tych, którzy nas oglądają, zadają pytania. Koniki premium typu Kary Tarant Fjord są sprzedawane z ogłowiem. Nie zradzimy Wam wszystkich szczegółów, nie zradzimy Wam na przykład szczegółu, jak nazywa się pianka, z której są wykonane, dlatego że, tak jak wcześniej wspomniałam, produkt nasz powstał po bardzo wielu konsultacjach z artystami, rzeźbiarzami, plastykami, z naszym zespołem artystów, także musimy zatrzymać pewną wiedzę dla siebie. No, i myślę, że nie ma na rynku jeszcze dostępnych takich koni. Oczywiście jesteśmy piersi. Staramy się dla Was wprowadzić jak najwięcej i jak najlepsze produkty i jak najszybciej. W piance można rzeźbić, dlatego wykonane są nozdrza, można rzeźbić otwory. Na gałki oczne, także może poproszę o zbliżenie na koniki, to przedstawimy kilka szczegółów. Może je wezmę do ręki konika i przedstawię, jak wyglądają. Opowiem troszkę o koniku. Piękne są. Może zaczniemy od nozdrzy. Nie wiem, jak widać. O, tak lepiej chyba widać. Nos to mają otwory, są wyrzeźbione. O! Jak tutaj widać na kamerze, doskonale. Mamy zachowaną piękną proporcję głowy. Mamy przepiękne oczy których nie dostaniecie na polskim rynku. One są sprowadzane specjalnie dla nas z zagranicy, żeby odzorowywały jak najdokładniej oczy konia. Koń ma także rzęsy. Na nożrzach często znajdują się charakterystyczne dla koni włoski. Proszę, że poglądamy. żłobienia, wybrzuszenia, wgłębienia. Jest po prostu prześliczny. Może zaprezentujemy jeszcze te dwa koniki. Prosimy o najazd kamerą. Żeby zobaczyć cały nasz asortyment. Mamy także wspaniałego, siwego i tutaj brązowego. Proszę tak zbliżyć. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych koników. Odzorowaliśmy w 100% prawdziwą głowę konia, jej anatomię, proporcje, znamiona, elementy anatomiczne takie jak kości oraz elementy dynamiki głowy. Koniki te są absolutnym hitem i są produktem premium. Posiadają syntetyczne włosy, które są. Zbliżone strukturą do naturalnych. Oczywiście włosy, może tak, włosy w realistikach można czesać. Należy o nie dbać. Można zaplatać, robić z nich wszelkiego rodzaju fryzury. Także ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. Są to przepiękne włosy. Bardzo mięciutkie w dotyku. Także, jeżeli wam się podobają, to zapraszamy. Mam tutaj pytanie, gdzie je kupić? Oczywiście, tak jak wspomniałam, te koniki można kupić na naszej stronie www Aria Shop. zapraszamy tam. Pokażecie siwka, tak? Zrobimy jeszcze najazd ponownie na kamerę zbliżeniową na inne koniki. Basia napisała, że siwy jest cudny. Na YouTube live będzie zapisany na naszym kanale, także zapraszamy do ponownego obejrzenia, odświeżenia sobie informacji. Uwaga, proszę zwrócić uwagę na bardzo realistyczne oczy, tak jak widać tutaj. Nasze koniki malujemy arografem, żeby zachować... Takie naturalne cieniowania i wygląd konia. Materiał nie farbuje, nie odbarwia. Także możecie być pewni, że kolor utrwalony na koniku zostanie z Wami na długo. Może odłożę tego konika. Jednego. Główne pytanie, jakie pojawia się. Na naszych profilach społecznościowych, które do nas już wysyłaliście wcześniej, to było, czy nasze koniki mają otwarty pyski. Także yy, nasze koniki yy, ma otwarty pysz, tak zwanym otworem na wędzidło. Dlaczego zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie? Jest to nasz patent, a zarazem cecha charakterystyczna naszych koników. Także nie znajdziecie takiego produktu nigdzie indziej. Otwór na wędzidło powoduje, że jest możliwe założenie ogłowia na konia. I y, przy zachowaniu anatomii głowy konia nie było możliwości po wielu próbach otwarcia całkowitego pyska konia, dlatego że zostały wtedy zaburzone proporcje, tak jak wcześniej już pokazywałam. W tej formie jesteśmy zadowoleni, proporcje anatomiczne są zachowane, konik prezentuje się przepięknie. Wędzidło jest zamontowane razem z konikiem, można je odmontować, oczywiście wspomnę później, a może już teraz, że wędzidło będzie także do zakupienia u nas na naszej stronie KHT Ariashop. Koniki są sprzedawane w zestawie z wędzidłem, także tutaj już jest wędzidło pokazane i jest sprzedawane wraz z odłowiem klasycznym napowanym z ekoskóry z wodzami. Także dostajecie od nas konika premium wyposażonego w wędzidło i ogłowie planujemy utworzyć jeszcze w naszym sklepie wiele innych akcesoriów pod konie realistyczne, dlatego że to już w ogóle jest oddzielny dział. Ale myślę, że jeżeli zamawiacie to na taki początek, macie w pełni wyposażonego konika, tworzymy dla was również inne formy ogłowi, innego rodzaju niż klasyczne. Także Myślę, że jeżeli już nabędziecie w swojej spadlinie naszego konika, to warto pomyśleć o jego upiększaniu. Może przeczytam kilka tutaj komentarzy. Maści są wszystkie standardowe, które występują u koników, także będziemy się starać takie dla Was robić. Może być. Grzywa jest, włos jest podatny na różnego rodzaju prace z nim, także można zaplatać, można tworzyć różne fryzury. Należy pamiętać, że o te koniki trzeba również dbać, trzeba dbać o, o głowia, Także w naszym sklepie znajdują się również zestawy pielęgnacyjne do tych koników, mamy zestawy szczotek. Także jesteśmy. Pełni wyposażeni otwarci na wasze propozycje. Będzie konik. Nie, konik nie jest do wygrania, mamy do wygrania yy, zestaw wielkanoc. Także warto poczekać na koniec live'a. Yy, raczej niezalecane jest moczenie jakichkolwiek hobby horsów, dlatego że. Hobby Horsy są zrobione y, tradycyjne, z wypełnienia y, i materiału. Y, I materiał, jak to wiemy, po namoknięciu może się odkształcać. Te koniki są wykonane z pianki. Są, materiał na pewno jest o wiele trwalszy, y, ale no, moczyć go jeszcze nie próbowaliśmy i raczej próbować nie będziemy. Jak już wspominałam, wypełnione są y, pianką. Tak, będą na sprzedaż ogłowia. Do koni realistycznych i będą one na naszej stronie w zakładce realistiki. Te ogłowia są tworzone bezpośrednio pod konie realistyczne, bo padło pytanie, czy te ogłowia mogą być dla konika A3. Nasze konie realistyczne są zbliżone rozmiarem koniom A3. Natomiast one się różnią budową anatomiczną głowy. Także tamte koniki są, jak już wiecie, typowe hobby horsy, mają zupełnie inny kształt. Natomiast te konie są z wyżłobieniami, wgłębieniami, one są, tak jak już wspomniałam, zachowują dynamikę głowy konia oraz anatomię. Dzisiaj koniki są, bo pyta, yy, pada kolejne pytanie. Jeżeli słuchalibyście uważnie, część z Was, yy, to może już by wiedziała, że dzisiaj są koniki yy, w cenie 700 zł, te koniki, które tutaj są, i są one dostępne od ręki. Możecie je sobie zagwarantować. Pierwsze, mamy koników cztery, więc pierwsze osoby, które się do nas odezwą pod numer telefonu 665 370 653, Yy, dostaną takie koniki yy, już nawet w poniedziałek, możemy je do nich wysłać. Natomiast można kupić konie na naszej stronie yy, shop w cenie promocyjnej z kodem 10% i kod brzmi realistic 10%. Także zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Oczywiście, konie dostają certyfikaty, no bo wychodzą od, z naszej stajni, także jest to y, produkt wysokiej jakości. Tutaj już widzę, że koleżanki, o, pozdrawiamy koleżanki i kolegów, którzy cały czas do nas dołączają. Widzę, że bardzo dużo pytań jest odnośnie ceny za koniki. Niektórzy piszą, że jest ona wysoka, inni piszą, że jest adekwatna. No, chciałam Wam powiedzieć, że cena nie, te koniki nie należą do najtańszych, ponieważ stworzenie takiego jednego konia yy, trwa kilka dni. Pracuje nad nim kilka osób, yy, są to yy, artyści plastycy. Także tworzą dla Was te konie. No i nie może on się równać z ceną typowych horsów. Te konie muszą być droższe, materiały są droższe, droższe są oczy, bo one są jak najbardziej zbliżone do wyglądu oczu prawdziwego konia. Także, tak jak sama nazwa wskazuje, są one bardzo realistyczne. Koń posiada rzęsy, no i oczywiście włosy. Te włosy nie są wykonane tak jak w przypadku standardowych hobby z włóczki, ale z włosia syntetycznego. Także wszystkie komponenty, na które sprowadza się stworzenie jednego realistika, są o wiele droższe i są to wszystko komponenty klasy premium. Także nasz konik też nie może kosztować taniej. O, mamy tutaj komentarz na TikToku, że są takie konie y, dużo trzykrotnie droższe niż nasze. Nasze są y, w cenie około. <grym wioski> tak, chciałam zakomunikować, że posiadamy artystów plastyków w naszej pracowni tworzenia koni realistycznych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, na której będzie możliwość zakupienia oddzielnego wędzidła, oczywiście opatentowanego przez nas, zakupienia ogłowia. Tak jak już wspomniałam, nasze realistiki są wysyłane z ogłowiem klasycznym, ale będziemy poszerzać naszą ofertę o inny rodzaj ogłowi. I myślę, że można temu dokupić także wodze z ekoskóry, Tworzymy w ogóle oddzielną zakładkę dla koni realistycznych. O, Antonina, bardzo się cieszymy. Julia napisała, że pozdrawia artystów plastyku. Bardzo im będzie miło. Oni są tutaj razem z nami, także wkładają serce w pracę i tworzenie tych koni. Bardzo. Się ucieszyli, także myślę, że warto ich pozdrowić. Także pozdrawiamy i bardzo im dziękujemy za trud, który włożyli w opracowanie tak wspaniałej formy. Tak, myślę, że jeżeli masz jakiś cel i składa się na niego pieniądze, to warto oszczędzać, i potem to jest tak jak wisiąka na torcie w waszej stadninie. Myślę, że każdy może zazdrościć tak wspaniałego nabytku, jakim jest koń realistyczny. Tak, będziemy robić więcej koni realistycznych. Mamy w planach tworzenie koni o różnej maści, z różnym rodzajem odcieniem włosia. Mamy konie na naszej stronie. Jeżeli odwiedzicie naszą stronę, to zobaczycie, że macie konie z grzywą również cieniowaną, tak zwanym balejarzem. Bardzo się staramy, żeby nasze konie realistyczne przypominały jak najbardziej konie żywe. Także sama nazwa wskazuje na to, że są to realistiki. Pada pytanie od żugajki na TikToku: Czy mamy w naszym sklepie przeszkody? Oczywiście mamy i przeszkody, i haltery, i kantary, i akcesoria do koników. I same koniki Hobby horsy, a ostatnio naszą nowością są konie realistyczne. Także zapraszamy bardzo do odwiedzenia naszej strony www.kht.aria.shop. Znajdziecie tam w różnych zakładkach, są różne produkty, są również pelerynki. No, jest ogrom produktów, który na pewno każdy miłośnik Hobby Horsingu znajdzie coś dla siebie. Przeszkody są w różnej cenie. Także zapraszamy na naszą stronę. Myślę, że jeżeli tworzą się, ktoś składa zamówienie, to może swoje preferencje także do nas napisać w mailu odnośnie cieniowania. Jeżeli artyści stwierdzą, że są w stanie odzorować takie cieniowanie, to myślę, że nie będzie problemu z tworzeniem konika pod. Was, ale nie jestem pewna, czy są takie możliwości. Także, wszystko, jeżeli macie jakieś pytania, jest podany adres mailowy, możecie do nas wysyłać pytania na messengera, są osoby, są panie z marketingu, które cały czas odpowiadają na wasze wiadomości, które zajmują się profilami społecznościowymi, także warto do nich napisać. Jeszcze poczytamy. Prosimy Was o polubienie naszego laju i na Facebooku, i na TikToku, bo widzę, że zapominacie. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że yy, mamy możliwość pomalowania. Dostałam informacje od artystów plastyków na taranty i fryzy. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany taką maścią konia, no to może się do nas odezwać. Z taką informacją. O, bardzo tutaj się cieszymy, że są tacy miłośnicy, którzy nie dość, że kupują różne produkty, to sami próbują je tworzyć. Na pewno daje to Wam wielką satysfakcję. Przeczytam jeszcze. Czy będą źrebaczki Hobby Horse? W naszej ofercie mamy koniki rozmiaru A5, A4, A3 i A2. Także myślę, że koniki rozmiaru A5 można nazwać źrebaczkami i stworzyć sobie wspaniałą rodzinkę z różną wielkością innych koników. Mamy Cena jest wysoka, ale na naszej stronie mamy możliwość różnych form praktycznych płatności, mamy możliwość rozbicia płatności na raty albo paypo, czyli możliwość odroczonej płatności. Także jeżeli jesteście zdecydowani, podoba Wam się któryś z tych koników, które dla Was mamy już gotowych, no to zawsze możecie porozmawiać z rodzicami i namówić ich na na przykład rozłożenie płatności w ratach albo na odroczenie płatności. Także myślę, że warto ten temat przegadać. No i jak to się mówi, kuć żelazo póki gorące, dlatego, że nie planujemy dużo akcji promocyjnych na konie realistyczne. Konie te zajmują bardzo, stworzenie takiego konika zajmuje bardzo duży okres czasu jest to kilka dni, pracuje nad nim kilka osób, także. Myślę, że można zamówić realistikę danej rasy. Tak, koniki standardowe typu hobby horse, nie konie realistyczne wychodzą od nas, no tak jak tutaj napisała koleżanka w trybie ekspresowym, zamówiła konia, za dwa dni był już u niej, także ona się cieszy, na pewno cieszy się koń. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to może w późniejszej treści przejdziemy do konkursu. Przypominam jeszcze, że na naszej stronie jest aktywny kod promocyjny realistik10%, także trzeba wpisać ten kod realistik10% i macie zniżkę 10% na konie realistyczne. Możecie tam sobie wybrać rodzaj grzyby, maści, także zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.khtariasz.shop. Ale może to już po lajwie, dlatego, że tak jak wszyscy tutaj czekają, yy, przejdziemy może do konkursu. Jeżeli bacznie śledziliście i słuchaliście, yy, co mówiłam, myślę, że z łatwością jesteście w stanie odpowiedzieć na nasze pytania. Nagrodą, może przedstawię nagrodę zanim przejdę do treści pytań. Nagrodą do wygrania będzie zestaw wielkanocny. Jest to derka, halter z uwiązem w kolorach wielkanocnych. Mamy tutaj jeszcze kacuszkę, także jest. Dziękuję. Natalia napisała, że kocha nasze koniki. Bardzo się cieszymy. Także to jest nagroda główna do yy, wygrania w naszym konkursie. Jest to zestaw wielkanocny składający się z haltera z uwiązem i zderki. Konkurs dzisiejszy będzie w formie pytań i odpowiedzi. Ja przeczytam pytania. Do każdego pytania pytań będzie cztery. Mamy cztery wersji odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Także nie ma tutaj żadnych podchwytliwych. Pytania są łatwe. Będę czytać pytanie, będą po kolei pojawiać się odpowiedzi. Proszę zanotujcie sobie prawidłową odpowiedź i na, po przeczytaniu przeze mnie wszystkich pytań prosimy Was o podanie odpowiedzi, na przykład 1A, C lub D, 2A, C lub D, 3A, C lub D i 4A, C lub D w jednym komentarzu. I osoba, która odpowiedziała prawidłowo, i yy, tutaj proszę Panią zapytam jeszcze z yy, obsługi, która poda w pierwszej kolejności prawidłowe odpowiedzi, dostanie nagrodę? Losowanie. A, będzie losowanie. Także z wszystkich prawidłowych odpowiedzi, które zostaną przedstawione przez Was w naszych komentarzach, zostanie wylosowana osoba, która. W nagrodę otrzyma zestaw wielkanocny składający się z haltera, z uwiązem oraz derki. Widzę, że są tutaj opóźnienia, także przedstawię, nie piszcie jeden, także przedstawię, że przechodzimy do konkursu. Będę czytać pytania. Jeden, dwa, trzy, cztery pytania będą przedstawione na ekranie. Po przeczytaniu wszystkich pytań. Prosimy Was o podanie w jednym komentarzu prawidłowych odpowiedzi. I mogą to być jeden, na przykład B lub C, dwa ABC lub D, trzy tak samo i cztery. I to powinno znajdować się w jednym komentarzu. Nie piszcie, proszę, yy, na przykład jeden A i to z jeden komentarz, dlatego że on nie będzie w ogóle brany pod uwagę. Wszystkie odpowiedzi na dane pytania muszą znajdować się w jednym komentarzu. Możecie powielać te odpowiedzi, powielać komentarze, ale. Nie możecie pisać odpowiedzi na dane pytania w oddzielnych komentarzach. Pytania, tak jak już wspomniałam, prosimy o komentarze i na TikToku, i na Facebooku. Potem będzie losowanie z TikToka i z Facebooka, i potem będzie wybrana jedna losowa osoba, która oczywiście wygra nasz zestaw Wielkanocny, ale muszą to być podane poprawne odpowiedzi, które są bardzo łatwe zresztą. O, i ona napisała, że mają owiki, także bardzo się cieszymy. Nie ma czym się stresować, pytania są proste. Myślę, że łatwo można na nie odpowiedzieć. Także jesteście gotowi? Napiszcie proszę w komentarzach, czy już jesteście gotowi, bo bardzo chętnie przeczytam pytania. Tak, tutaj na TikToku widzę, że osoby są już gotowe. Na Facebooku, proszę, czy jesteście gotowi? Tak, widzę, że też osoby są gotowe. Wiktoria, Maria. Czyli możemy przejść do czytania pytań. Pamiętajcie, że jedna, jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Pytań będzie cztery. Wszystkie odpowiedzi prosimy napisać w jednym komentarzu. Także jeżeli czytam pytanie, to proszę Was o zanotowanie sobie prawidłowej odpowiedzi i potem podanie ich w jednym komentarzu. Czy możemy już przejść do czytania pytań? Pytanie może pierwsze: Jakiego rozmiaru są nasze konie realistyczne? A: zbliżonym do głowy żyrafy. B w zależności od wyboru klienta od A5 do A2, C, A3. D. Rozmiar robimy na zamówienie. To jest pytanie pierwsze. Jakiego rodzaju są nasze konie realistyczne? Odpowiedź A, B, C lub D. Jedna z nich jest prawidłowa. Proszę o zanotowanie sobie tej odpowiedzi. I myślę, że możemy przejść do drugiego pytania, bo tutaj odpowiedź była oczywista. Czym wypełnione są nasze konie realistyczne? Jest to pytanie numer dwa. I teraz: A. Sianem z polskich pastwisk, B. Pianką, C. miłością i D. plastikowym granulatem. Odpowiedź już tutaj jest też oczywista, ale te koniki mogą być wypełnione oczywiście, że i naszym serduszkiem. Także, ale jest jedna prawidłowa odpowiedź. Pytanie brzmiało, czym wypełnione są nasze konie realistyczne? Odpowiedź A. Sianem z polskich pastik, B. Pianką, C. Miłością, D. Plastikowym granulatem. Myślę, że odpowiedź jest oczywista i prosta. Pytanie 3. Czy nasze konie posiadają otwarty pysk? Wspominałam o tym w trakcie naszego live'a, także czytam odpowiedzi. A. Nie, ale opatentowaliśmy specjalny otwór na wędzidło w pysku. B. Nie, bo się za bardzo śliniły. C. Tak, pysk jest całkowicie otwarty. I D. W zależności jak klient sobie zażyczy, pysk może być zamknięty lub otwarty. Odpowiedź jedna jest prawidłowa. Proszę nie piszcie w komentarzach odpowiedzi, Pojedynczych, tak jak wspomniałam, prosimy o podanie, jak skończę czytać wszystkie pytania w jednym komentarzu odpowiedzi typu 1 A, B, ABC lub D, 2 ABC lub D, 3 ABC lub D4 ABC lub D. Nie w posz... oddzielnych komentarzach, bo te oddzielne komentarze nie będą brane pod uwagę, bo my nawet nie wiemy, dlaczego piszecie A, B i nawet nie podajecie numeru y, pytania. Także musi być numer pytania i musi być. A, B, C lub D. Facebook widzę, że pięknie zrumioł z Tiktokiem, widzę, że pewnie stres działa, ale pamiętajcie, zanotujcie sobie odpowiedzi i to było pytanie 3. Czy, czy nasze konie posiadają otwarty pysk. Już przeczytałam pytania, także może pytanie czwarte, czy konie sprzedajemy z jakimś dodatkowym gratisem? Kto słuchał ten wie. I A nie konik sam w sobie jest produktem bardzo wysokiej jakości. B. Tak, dodajemy ogłowie z wędzidłem oraz wodzami do każdego konia realistycznego, C. Tak, do każdego konia dodajemy one way ticket na dziki zachód i D. Tak, zawsze dodajemy jakiś losowy gratis. Powtórzę pytanie, czy konie sprzedajemy z jakimś dodatkowym gratisem? I 1. Nie, konik sam sobie jest produktem bardzo wysokiej jakości. B. Tak dodajemy głowie z wędzidłem o rozwodzami do każdego konia realistycznego. C. Tak do każdego konia dodajemy one-way ticket na dziki zachód. Myślę, że konik by się ucieszył. I D. Tak zawsze dodajemy jakiś losowy gratis. I teraz, o, już widzę, że pojawiają się pierwsze odpowiedzi. Także tutaj zespół, który. Czuwa nad prawidłowym rozlosowaniem danej osoby, możecie pisać tutaj odpowiedzi, potem zostanie wyłoniona jedna. Tak jak wspomniałam, powtórzę jeszcze raz, komentarze prosimy, odpowiedzi na pytania, prosimy napisać w jednym komentarzu jeden AB lub C, ABC lub D, 2 ABC lub D, 3 ABC lub D i 4 ABC lub D to ma być jeden komentarz, nieoddzielne komentarze. Także jeżeli napisaliście w oddzielnym komentarzu na przykład 1 a albo 1c to prosimy was napiszcie w jednym komentarzu odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie piszcie pojedynczo odpowiedzi, bo one nie będą brane uwagę yy, brane pod uwagę przy losowaniu. Napiszcie w jednym komentarzu. Widzę, że tak, no, widzę, że tutaj osoby niektóre pisały od razu. Bardzo się cieszymy, czyli słuchają tego z uważnie, co do nich mówię. Natomiast niektóre osoby po prostu myślę, że się wyrywają, nie mogą się doczekać, ale takie komentarze nie będą brane pod uwagę, także prosimy. Tak potem na koniec podam poprawne odpowiedzi. A ja może, piszcie tutaj, a ja może, pozdrowię jeszcze Julkę, Natalię, Igę, różę, Ole, Magdalenę, Basię, Joannę, kolejną Basię, Wiktorię, Nikolę. I prosimy was o polubienie naszej transmisji na TikToku oraz na Facebooku. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego staramy się, aby nasze livey miały większe grono odbiorców. Także prosimy was polubcie nas, jeśli wam się podoba. Wysyłamy serduszka, lajki. Tak pozdrawiam Alę i Zuzię. Oczywiście, że tak. Inkę też pozdrawiam. Nie ma się czym to się, nie ma się czym stresować. Myślę, że pytania były łatwe odpowiedzi jeszcze łatwiejsze i tak oczywiste. Tak jest konkursik. Pamiętajcie o kodzie zniżkowym na Realistiki. Kod promocyjny jest dostępny do niedzieli włącznie i upoważnia do zakupu Realistika z 10% zniżką. Także myślę, że bardzo jest to oferta ciekawa. Już pozdrawiałam Nikolę i Tosia, ale mogę powzdrowić jeszcze raz. Nikola, bardzo się cieszymy, że jesteś naszą fanką, że nas oglądasz. Tosia, tak samo. Pozdrawiam wszystkich fanów hobby horsingu. Myślę, że czekacie razem z nami na kolejne live'y. Bardzo nam jest miło, że jesteście z nami, że śledzicie nasze profile społecznościowe, jesteście na naszych mediach. Także udostępniamy dla Was relacje, stawiamy nowe posty. Bardzo Was prosimy o lajkowanie tych postów, bo nie wiemy, czy się Wam one podobają. Także jeżeli Wam się podobają, piszcie komentarze, lajkujcie nas. Robimy to wszystko dla Was z sercem. Myślę, że już rozlosowaliśmy zwycięzcę, także poproszę Panią o yy, zwycięzcę. Mam bardzo miłą wiadomość, nagrodę. Akurat dzisiaj szczęśliwcem jest osoba z Facebooka i tą osobą, która wygrała i udzieliła wszystkie prawidłowe odpowiedzi, i może ja przeczytam, jakie były prawidłowe odpowiedzi, jeszcze poczekamy na tę osobę. Jakiego rozmiaru są nasze konie realistyczne? Odpowiedź 1 była to odpowiedź C prawidłowa. Rozmiaru A3. Wspominałam o tym w trakcie live'a. Pytanie 2. Czym wypełnione są nasze konie realistyczne? Odpowiedź prawidłowa była odpowiedź B pianką. Oczywiście wszystkie nasze konie wypełnione są miłością, yy, i którą przelewają yy, artyści plastycy. Odpowiedź, pytanie 3 i odpowiedź, czy nasze konie posiadają otwarty pysk? Była odpowiedź A: Nie, ale potentowaliśmy specjalny otwór na wędzidło w pysku. Także prawidłową odpowiedzią w pytaniu trzeba była odpowiedź A. I pytanie 4, czy konie sprzedajemy z jakimś dodatkowym gratisem? Odpowiedź prawidłowa to była odpowiedź B: tak, dodajemy o głowie z wędzidłem oraz władzami dla każdego konia realistycznego. Także przeczytałam wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Gratulujemy. Już zdradzę, że jest to dziewczyna i tą dziewczynką, którą wygrała nagrodę jest Basia Chawryluk z Facebooka. Także Basiu gratulujemy, że chciałam już Wam, przepraszam, ale miałam tutaj ważną informację. Także chciałam powiedzieć, że Basiu, bardzo Ci gratulujemy, widzę, że śledziłaś nasz cały live, znasz wszystkie odpowiedzi na nasze pytania prawidłowo, także wygrywasz, jeszcze raz Ci przedstawię zestaw wielkanocny dla Hobby Horsa, jest to derka oraz halter z uwiązem. Skontaktuj się z nami, w jakiej formie, czy chcesz go odebrać osobiście, czy mamy Ci go wysłać. Natomiast chciałam Was poinformować, że w trakcie transmisji sprzedaliśmy 3 z przygotowanych dla Was 4 koni. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to myślę, że został już tylko jeden konik dostępny od ręki w cenie 700 zł, także warto. I rezerwacja tego konika jest możliwa pod numerem telefonu 665 370 653. Także osoby zdecydowane, zapraszamy do kontaktu. I. Dziewczyny, koledzy, koledzy i koleżanki. Nie ma co się załamywać, że się dzisiaj nie wygrało, dlatego że można wygrać innym razem. Za każdym razem wygrywają u nas inne osoby, grono naszych zwycięzców powiększa się z każdym live'em, także myślę, że warto po prostu śledzić nasze profile i media społecznościowe i. Czekać z nami do kolejnej transmisji, możliwe, że i na kolejnej będzie jakiś ciekawy konkurs. Dzisiaj już konkursu nie będzie, był to jedyny konkurs, był to bardziej live tematyczny. Chcieliśmy Wam przedstawić proces tworzenia naszego realistika. Konie są przepiękne, jak już zresztą wszyscy widzieliśmy. Zachęcamy Was do zakupu, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony. Przypomnę www.kht.aria.shop, także Możecie kupić koniki z kodem z prom ceną promocyjną minus 10%. Kod promocyjny to jest realistik 10%. Także kod obowiązuje do niedzieli. Yy, dlatego, że nagroda jest. Yy, odpowiadam na pytanie, a czego nie ma nagrody z Facebooka i TikToka. Dlatego, że nagroda jest jedna. I. W ostatnim konkursie wygrały osoby, akurat takie zostały wylosowane z TikToka. Była także wygrana z Instagrama i była wygrana z Facebooka. Także to już nie jest niezależne. No, tak się wylosowało. Proszę, jeszcze może napiszcie pytania i odpowiedzi. Zrobimy sobie takie QA szybciutko, bo już będziemy kończyć niedługo nasz live. I mam tutaj różne takie ciekawe. O, Basia się cieszy, także gratulacje, Basiu. Brawa dla Basi. Mam takie pytanie: czy biały konik będzie w ofercie? Bo nie widzę. I pytanie jest od Kasi. Także tak, biały konik będzie w naszej ofercie. Śledźcie naszą stronę, tam będą się pojawiać nowe maści koników. Jest jeszcze pytanie, ile zajmuje zrobienie konika. Tak jak już wspomniałam, pytanie zadała Zuzia. Zuziu, proces tworzenia takiego konika to jest kilka dni. Także to nie jest taki szybciutki, jak się może komuś wydawać. Czy można czesać grzywę? Yy. Jest takie pytanie, tak. Grzywa, tak jak już wspomniałam, grzywę można czesać, można pleść z niej warkoczyki, można tworzyć różne fryzury. Standardowo wysyłamy konika z długą grzywą, natomiast możecie sobie ją przyciąć pod długość taka, jaka Wam odpowiada i stworzyć sobie swoje wymyślne fryzury. Tak jak już wspomniałam, ogranicza Was tylko wyobraźnia. Pytanie, yy, tutaj koleżanka się martwi o Basie i pyta się, jak Basia ma dostać. Basia musi się z nami skontaktować poprzez messengera, albo yy, skoro jest na Facebooka, jeżeli to byłby TikTok, także wiadomości przez TikTok, yy, poda nam swoje dane, albo jeżeli jest z okolic, to odbierze go osobiście, albo wysyłamy na wskazany adres, ponieważ jest to nagroda. Także tak Basia odbierze swoją nagrodę. Jak i każdy inny zwycięzca do tej pory. Yy, dziękujemy, że wam się podoba live, także staramy się wychodzić wam i być z wami. I jeszcze mam pytanie, jakie jeszcze będą kolory koni? Yy, maści będą standardowe i czy można kupić samo ogłowie? Tak, można kupić samo ogłowie, takie jak można również kupić samo wędzidło yy, i są one dostępne na naszej stronie. Pod zakładką y, re, koni realistycznych. Kolejny konkurs, możliwe, że będzie na kolejnym live. Ie. jeszcze chyba to pod koniec kwietnia, z tego co pamiętam, ale oczywiście, jeżeli będziecie śledzić nasze media społecznościowe, to poinformujemy Was y, o dacie naszego kolejnego live'u i o tematyce, dlatego jeszcze nie, zdecyd nie zdecydowaliśmy, jaka będzie tematyka. Pytanie jeszcze może ostatnie, bo jest bardzo ciekawe. Hmm. Czy każde ogłowie będzie pasowało? I to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że nie każde ogłowie będzie pasowało na nasze konie realistyczne. Na nasze konie realistyczne pasuje wyłącznie nasze ogłowie. Można dokupić sobie wędzidło, jeżeli macie jakieś inne, i zrobić, spróbować stworzyć sobie samemu ogłowie, ale konie, tak jak już wspomniałam, wysyłane są z wędzidłem i ogłowiem w klasycznym. Będziemy poszerzać naszą ofertę o inne rodzaje ogłowi, także myślę, że zachęcę do zakupu i poszerzenia akcesorii na wasze konie realistyczne. Tak, mniej więcej robimy live'y co miesiąc, zdarzają się live'y także w krótszym odstępie czasowym. Pamiętajcie, że koniki są, jeszcze zapomniałam wspomnieć w trakcie live'u, że koniki osadzone są stabilnie na długim kiju. Standardowo wysyłamy konie na długim kiju, natomiast możecie sobie je przyciąć pod długość Wam, dla Was odpowiednią. Także nie bójcie się, konie są stabilne, na pewno się nie wykrzywią. Jak już wspomniałam, przeszły różne testy wytrzymałościowe. No, i są przepiękne, mają wspaniałe oczy, grzywe sierść. Mają wszystko wspaniałe i są najpiękniejsze, bo są nasze, bo tworzyliśmy je z pasją i miłością do hobby horsingu i chcieliśmy Was zadowolić, bo zadawaliście nam bardzo pytań, dużo pytań odnośnie koni realistycznych. Także myślę, że cieszycie się razem z nami, że mamy już te koniki. Cieszymy się, że są piękne. Myślę, że się. Yy... Pożegnamy, także pamiętajcie jeszcze raz o kodzie promocyjnym na naszej stronie, jest ważny do niedzieli. Został nam już tylko jeden konik z dostępnych tutaj koników, trzy już są sprzedane w cenie 700 zł. Także jeżeli jest ktoś jeszcze chętny i zainteresowany, prosimy pod kontakt z numerem telefonu 665370653. Numer telefonu się wyświetla. Poniżej także papa. Pa. Dziękuję, ja też Was żegnam. Do zobaczenia na kolejnym live'ie. Pa, całuski, pa, pa, pa. Widzimy się, śledźcie nasze profile i media społecznościowe.